Zerknijcie na pazura. On się skrada. O tutaj. Jest bliżka na ziemi, ten ptaszek. I pazur próbuje się do niej dostać. Pierwszy raz jak widzę, żeby pazur polował w ogóle. Bo pazur z polowaniem to jest lewy, jak nie wiem, ale no imponuje mi dzisiaj. To wygląda. On się wolniej skrada, niż ten ptaszek odchodzi od niego. Czekajcie, zmienię okno. Tak, tak, wiem, jeszcze mam ozdoby świąteczne na balkonie. Na dniach je ściągnę. No i po polowaniu ptaszek odleciał, pazur nie wie co zrobić. Nie dokuczaj pieskowi, Jasiu. Pogłaskaj ładnie pieska. To jest nasz psiunek. Nie wolno dokuczać sobie. Lubisz tego pieska? Jasiek. Lubisz? Oj, się zerwał, co? Nie ma. Głodny jesteś? To idziemy. Czesiu, walczy. Spróbuję wam to pokazać. Ta indyczka ma przewalone z takimi pazurami. No. Dawaj, bo mi się bateria skończy. Speszył się. No nie rób jaj. No, nic chyba z tego nie będzie. No właśnie, to jest to, o czym mówię. Ta indyczka ma przerąbane z tym dziadem. Widzieliście wariata? Nie zauważył nawet, że indyczki pod nim nie ma. Ciołek jesteś. Cześć, przy sobocie. Drodzy widzowie, stwierdziłem, że wypuszczę dzisiaj te maluchy. Jest dość fajna pogoda. Delikatnie tu otworzę, żeby mogły sobie wyjść. Coś takiego, żeby one się zmieściły, ale żeby się tu kury nie pchały. Niech one się tutaj, że tak powiem, zaznajamiają z otoczeniem. A ja dzisiaj mam taką pracę. Coś, co mi się nie chciało w zimie zrobić, czyli tutaj krawężników dać. Powiem szczerze, dalej mi się ich nie chce dawać, tych krawężników. Ale mam takich tych po budowie, tych stempli mam troszeczkę. I po prostu, o tak jak tutaj jest zrobione, będę ucinał na długość i obsadzał. Bo jak zerkniecie w koło, te kury bez przerwy mi się podkopują i bez przerwy mi uciekają i zaczyna mnie to już trochę irytować. No i co? Nie wygląda to tak źle, nie? No wiadomo, nie jest to rozwiązanie na stałe, ale powiem wam, ja dzisiaj jestem sam, a obsadzanie obrzeży, no fajnie jak są dwie osoby, bo to jednak jest ciężkie do dźwignięcia, trudno się obrabia, drzewo się dużo szybciej obrabia i wydaje mi się, że spokojnie na rok będę miał spokój. A jak będę miał więcej czasu, i bardziej się będę czuł na siłach, może tak, to wtedy się tutaj zajmiemy. Na ten moment tak to wygląda i wydaje mi się, że jest całkiem ok. Teraz muszę dalej tu potraktować, bo tutaj widzicie, mam z takich kawałeczków, tam jest coś innego, tam jeszcze coś innego, tam już powydzierały dziury, więc muszę tutaj w ten sposób przynajmniej dzisiaj ten kawałek chciałbym załatwić i tam kawałeczek, bo tam mi uciekły dziady i poszły tam gdzieś do lasu. Zaraz będziemy kury łapać.
wam się chyba spodobało. Bo tam, gdzie było świeżo kopane, to już przegrzebują. Już mam ten odcinek. Dotąd został mi tu narożnik, już sobie zrobiłem z krótkich. Teraz tutaj, patrzcie, no jak to wygląda. No słabo to wygląda, nie z tych kij. Ale generalnie dzień w dzień gdzieś dziurę wynajdywały i dzień w dzień próbowałem to na szybko łatać i łapać te kury. Więc jak ja im to uniemożliwię, ucieczkę stąd, to kurczę, no to czasu zaoszczędzę i energii bardzo dużo, naprawdę. Może to nie wygląda super, ale zda egzamin małym wysiłkiem. A przede wszystkim powiem wam tak, ja nie mam nawet tyle obrzeży. Jakbym chciał wszystko obrzeżami obłożyć, no to kurczę, musiałbym dużo zainwestować, żeby kupić, tak? Metr obrzeża to chyba gdzieś około 12-13 zł. A tych stempli po budowie mi zostało, więc wykorzystam je po prostu. Kurde, patrzcie, troszkę porobiłem i mokre czoło. Jednak jeszcze po tej chorobie to trochę słaby jestem. Nie wiem, czy ja wam mówiłem, czy nie, ale dzieciaki przyniosły coś ze szkoły, jakąś taką wirusówkę. Co ja, kurde, na wszystkie fronty leciało. Tyle mogę powiedzieć tak parlamentarnie, żeby... żeby ten filmik nie musiał być po 22 puszczany. Walczymy dalej. Nie krzycz, tylko ciesz się trawką. Patrzcie, nawet ta trawa już ma inny kolor, nie? Ta zieleń już jest taka naprawdę fajna. Bardzo mi się to podoba, bardzo. No, będą jeść? Będą, no i dobra. O to chodzi, niech troszeczkę na trawce pobędą. Gołąbki też dzisiaj puszczone, ale tak nie bardzo chcą wychodzić. Tam troszkę pofruwały, trochę pochodziły tutaj sobie po trawie, ale zaraz z powrotem powchodziły. Jednak te ozdobne to nie mają takiego instynktu latania. No, było trochę chęci, powiem wam, więc udało się troszeczkę więcej zrobić. Bo tak naprawdę prawie całe. Zostało mi tu raz, dwa, trzy, cztery przęsła może, żeby skończyć. Ale mam dość na dzisiaj, wystarczy. Ach, ten bociuś. Ciekawe, czy przyleci. Oczywiście wiatr. No, chyba nie będzie mi dane dzisiaj nagrać tutaj. Drodzy widzowie, ale powiem wam, że w mojej okolicy boćki się już na gniazdach pojawiły. Więc pytanie, czy tutaj pojawi się w jegomość, czy nie. Luksusowy apartament czeka. Jakby się pojawił, kurczę, spełnienie marzeń. Wreszcie się troszeczkę wiatr uspokoił, więc mogę coś spróbować nakręcić. Drodzy widzowie, jutro atakuję kolejną giełdę. Nie powiem wam, którą. A co? Zgadujcie. Czekam na komentarze, gdzie się wybieram. Powiem tak, byłem już na tej giełdzie. Byłem już na tej giełdzie. Duże wrażenie na mnie zrobiła, więc pojawię się tam ponownie. Mam tam kilka spraw do załatwienia, więc czemu nie? Ale gdzie, to nie powiem. Czekam na wasze komentarze. Ja za dzisiaj dziękuję, drodzy widzowie. Bardzo dziękuję za miłe komentarze. Coraz więcej ich się pojawia. Chyba wiosna jest i coraz więcej osób zaczęło oglądać moje filmy, nawet te starsze. Jest mi bardzo miło. No i co? Widzimy się już jutro? No, może będę miał czas, żeby jutro to zmontować w podwieczór, ten filmik z giełdy. Trzymajcie się. Cześć!